Zbliża się 40. rocznica sformułowania 8. Szczecińskiego Batalionu Radiotechnicznego w Lipowcu oraz Centralne Święta Wojsk Radiotechnicznych, które w tym roku obchodzą swoje 65-lecie. Co czeka nas 9 października? Od rana do wieczora pokaz najnowocześniejszego sprzętu kompanii, stoiska promocyjne wszystkich batalionów radiotechnicznych i wojsk lądowych oraz instytucji współpracujących, oraz dużo, dużo więcej. Największa atrakcja, tak myślę, ponieważ Szczytno raczej jeszcze nie widziało, będzie przelot z elementami pokazu z zespołu akrobacyjnego Orlik na 8 samolotach nad Szczytnem. Mam nadzieję, że to będzie piękna okazja do tego, żeby popatrzeć, jak na szczycińskim niebie latają polskie samoloty z zespołu akrobacyjnego. Wystąpi reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego. Jest to największy i najbardziej rozpowszechniony w świecie zespół artystyczny Wojska Polskiego. Będzie miał swoją godzinę na placu Juranda i swój występ. Będzie zespół artystyczny Marynarki Wojennej, który również będzie swój występ realizował. Na pewno z bardzo istotnych rzeczy to jest również pokaz musztry paradnej, którą będzie realizowała kompania reprezentacyjna Sił Powietrznych z Dęblina, a więc wyjątkowi profesjonaliści i pokaz musztry paradny orkiestry reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Poznania, która również znana jest na całym świecie, bo jeździ ze swoimi występami i przepięknie to będzie wyglądać. Zaraz po 10 rano wszyscy w takt muzyki wojskowej przemaszerują ulicami Szczytna spod kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w kierunku placu Juranda. Część wojskową zakończy defilada. W Lipowcu są dwie kompanie radiotechniczne, numer 180, kompania logistyczna i dowództwo batalionu. Obowiązki pełni tu 200 żołnierzy. Główne zadanie jednostki w Lipowcu jest to obserwowanie przestrzeni powietrznej 24 godziny na dobę. Jeżeli chodzi o to, co lata nad nami, to można powiedzieć tak, to jest takie jedno z głównych naszych zadań, czyli obserwowanie wszystkich samolotów, które są w przestrzeni powietrznej, od samolotów wojskowych przez samoloty cywilne. Bardzo często zdarzają się również loty z samolotu AWACS, czyli samolotu rozpoznawczego. Dodatkowo uważny obserwator często może zauważyć, że nad szczycińskim niebem latają MiG-29, latają F-16 z bazy w Łasku bądź też z bazy z Poznania. I oczywiście coraz częściej zdarzają się również bezpilotowe aparaty latające, czyli jak się to w powszechnym języku mówi, drony. Zapraszamy Państwa 9 października na uroczyste obchody 40-lecia 8. Szczecińskiego Batalionu Radiotechnicznego w Lipowcu. Od 1 maja Szczytno wprowadziło system zniżek dla rodzin z co najmniej trójką dzieci. Szczycińska Karta Dużej Rodziny uprawnia do 50% zniżki, czyli całkiem sporo, na opłaty w przedszkolach, bilety komunikacji miejskiej, wstęp na imprezy organizowane przez miasto czy wypożyczenie sprzętu wodnego. Okazało się, że los dużych rodzin jest ważny dla szczecińskich firm i przedsiębiorców. Włączyli się oni aktywnie do programu, oferując zniżki na swoje usługi i towary. Przypomnijmy, gdzie możemy skorzystać z Karty Dużej Rodziny w Szczytnie. Są to sklepy z Połem, restauracja Zacisze przy ulicy Spacerowej 4, diagnostyka i mechanika pojazdowa BIA Barbara Dąbrowska przy ulicy Przemysłowej 5, Centrum Obsługi Nieruchomości Mazury Invest Zbigniew Orzeł przy placu Juranda 2/1, salon fryzur Ewa Bejnarowicz i Urszula Zielska przy ulicy 1 Maja w Szczytnie, hurtownia Happis spółka z o przy ulicy Moniuszki 18 w Szczytnie. Fitness Club Energy Iwony Soliwody przy ulicy Przemysłowej 19, JMK Krzysztof Kozłowski sklep Okazja Świat Włóczek przy ulicy Odrodzenia 38, studio foto Witolda Czujaka i firma Małgorzaty Marii Czujak przy placu Juranda, znajdująca się przy ulicy Polnej firma Bodar Bogusławy i Dariusza Chodkowskich. Czekamy na kolejne firmy i przedsiębiorców, by wzięli udział w programie Szczycińskiej Karty Dużej Rodziny. Po wszelkie informacje oraz zgłoszenia kierujcie Państwo pod numer telefonu Urzędu Miasta Szczytno 624-7234 i na stronę internetową www.miastoszczytno.pl. A my chętnie opowiemy o Państwa firmach w kolejnych wydaniach magazynu Kurier Szczycieński Miasto z Bliska.
Trzy nowe kamery zasilą miejski monitoring w Szczytnie. Objęte monitoringiem zostaną Mała Biel, gimnazjum nr 2 i Rondo Poznańska przy 1 maja. Tu starą kamerę zastąpi nowa. Monitoring tych miejsc podyktowany jest m.in. potrzebą ochrony przed dewastowaniem. Kamery wraz z instalacją plus system przekazu obrazu to razem koszt 15 tysięcy złotych. System monitoringu jest ustawicznie modernizowany, by mógł spełnić swoje zadanie jak najlepiej. Do tej pory wydano około 50 tysięcy złotych. Zamontowano 4 kamery i nowy rejestrator oraz unowocześniono infrastrukturę sieciową. Planowana jest dalsza rozbudowa systemu. 18 września w Szczytnie obchodzić będziemy Europejski Dzień Bez Samochodu. Warto w tym dniu zrobić sobie urlop od auta i przesiąść się do komunikacji miejskiej lub na rower, rolki albo zwyczajnie przejść się pieszo. Pogoda ma dopisać. Tym bardziej zachęcamy do wzięcia udziału w przemarszu głównymi ulicami miasta, który jest tradycyjnym punktem szczecińskiego Dnia Bez Samochodu. Tym razem jednak Mała Biel jest punktem docelowym pochodu, a nie jak w ubiegłych latach początkowym. Startujemy o godzinie 13 z plaży miejskiej manifestacją ulicami miasta w kierunku użytku ekologicznego Mała Biel. Tam czeka na nas piknik ekologiczny z grami i zabawami z mazurskim pofajdokiem, stoiskami służb mundurowych, nadleśnictw, promocją zdrowej żywności. Przy użytku ekologicznym Mała Biel zaplanowany jest ekopiknik rodzinny w ramach akcji profilaktycznej Nie tankuję, jadę. Tu czekać będzie moc gier, konkursów i zabaw z mazurskim pofajdokiem oraz strzelnica łucznicza. Na stoiskach prezentować się będą Komenda Powiatowa Policji oraz Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Szczytnie wraz ze sprzętem strażackim, Nadleśnictwo Szczytno, Korpele i Spychowo, Fundacja Autrympus i Grupa Ratownicza Szczytno oraz Klub Bokserski Gwardia Szczytno. Podczas imprezy zaplanowana jest bezpłatna degustacja ekożywności. Przez cały dzień będą Państwo mogli bezpłatnie wypożyczyć rower w Miejskim Ośrodku Sportu w Szczytnie. W tym roku ścieżka dydaktyczna na Małej Bieli obchodzi swój jubileusz. To już 5 lat od jej powstania. Ścieżka pełni rolę naukowo-badawczą, dydaktyczną i społeczną. Uczy współgrania człowieka z naturą, jest źródłem emocji i inspiracji dla przyrodników, dzieci, młodzieży i turystów. Doskonale nadaje się do prowadzenia edukacji ekologicznej. Miasto Szczytno od lat promuje ekologiczne postawy i rozwiązania w życiu. Wszelkie akcje tego typu spotykają się również z entuzjazmem mieszkańców. Chętnie organizujemy. Widzimy, że te działania mają wpływ na mieszkańców, na młodzież. Szkoły też prowadzą takie działania, wspomagają nas. Podsumowujemy to na Szczecińskim Dniu Ekologii. Szczeciński Dzień Ekologii już niebawem. Liczenie Państwa głosów na budżet obywatelski na 2016 rok trwa. Głosowaliście Państwo na jeden z 5 projektów. Budowę ogólnodostępnych kortów tenisowych ze ścianą do treningu, tor dla rolek z infrastrukturą, budowę strefy zabaw i rekreacji Radość, doposażenie placu zabaw przy targowisku miejskim, fontannę posadzkową i budowę toru motokrosowego. Do Urzędu Miasta spłynęło ponad 2000 głosów. W tym około 1500 kart wypełnionych zostało poprawnie, czyli faktycznie wzięło udział w głosowaniu. Najczęściej głosowaliście Państwo na strefę zabaw i rekreacji Radość oraz na budowę toru motokrosowego. Jakie ostatecznie będą wyniki głosowania, dowiemy się na koniec września. Szczytno Katana zaprasza do zapisów na treningi jiu-jitsu, które rozpoczną się już 1 września. Zajęcia odbywać będą się w hali sportów walki przy ulicy Chrobrego 1 w Szczytnie. Zapraszamy wszystkich po bezpłatny kod PIN do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie. Kod ten umożliwi Państwu korzystanie przez internet z książek wirtualnej biblioteki o dowolnej porze i miejscu. Książki elektroniczne e-book Libra to system mający szereg udogodnień umilających pracę, uczenie się i czytanie. Zasoby e-book Libra powiększają się systematycznie i znajdą w nich Państwo głównie najnowsze pozycje w każdej z dziedzin. Trwa konkurs Fotograf Szczecieński. Amatorzy z miasta Szczytna i okolic mogą nadsyłać swoje zdjęcia dotyczące mieszkańców, architektury, ludzi i wydarzeń lokalnych na adres Muzeum Mazurskiego w Szczytnie do 30 września. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.muzeumszczytno.art.pl.
Piękne widoki miasta można podziwiać z lotu ptaka do końca września. Wieża ratuszowa w Szczytnie otwarta dla zwiedzających będzie do 30 września w godzinach od 10 do 16. Koszt wstępu to 3 zł.